Jeśli zaczyna jechać, trzymamy sprzęgło w miejscu, patrzymy, czy nic nie jedzie, więcej tego sprzęgła, ale nie wciskamy go z powrotem. Skręcamy kierownicę maksymalnie w lewo. Puszczamy nogę ze sprzęgła całkowicie, prostujemy kierownicę. No chyba pan żartuje. Proszę panią, idziemy tam do przodu, więcej dodajmy gazu. Tak, dodajmy gazu. Trzymamy się naszej części drogi, czyli prawego krawężnika, pojedziemy w lewo, lewy kierunkowskaz i skręcamy kierownicą. Teraz jedziemy tam w prawo, włączymy prawy kierunkowskaz, jedziemy w prawo, jedziemy, patrzymy przed siebie, jedziemy przed siebie, prostujemy kierownicę, dodajemy więcej gazu, mamy jaką prędkość? Powyżej 20, czyli... To, zabieramy nogę z gazu, wciskamy sprzęgło i włączamy bieg, który? Dwójka. Ale wciskamy sprzęgło do oporu, wciskamy bieg drugi, ręka wraca, noga wstaje, dodajemy gazu, jedziemy. Włączmy lewy kierunkowskaz, popatrzmy w lusterko, czy jest wolny pas i zmienimy pas na lewy, bo będziemy jechali w lewo. Dobra. Co się dzieje teraz? Co mam zrobić? Zaczynamy hamować hamulcem. Wciskamy sprzęgło. Przejdę najpierw hamulcem. No dobrze. Przygotujemy pierwszy bieg. Chryste, panie! Trzymamy hamulec. Ten pośrodku pedał trzymamy. Pośrodku mam trzymać pedał. Tak, i sprzęgło też. Pierwszy bieg włączamy. Trzymamy sprzęgło, trzymamy hamulec. My będziemy jechali dookoła wyspy, dookoła ronda. Przy lewym krawężniku do połowy, a później szukamy prawego krawężnika. Będę na wszystko na bieżąco informował. Jezu, jak zaczynamy hamować, to... Najpierw tutaj skupiamy się na tu. Się zaraz skupię chyba. Jak będzie żółte światło, to puścimy hamulec. Okay. Przestawimy prawą nogę na gaz, delikatnie dodamy gazu i będziemy popuszczali sprzęgło. I z jednoczesnym dawaniem gazu, tak? Ale takim spokojnym. No dobra, może mam dawanie spokojne. Ręce na kierownicy za 15 trzeci. Puszczamy hamulec, dodajemy gazu. Spokojnie, spokojnie. A sprzęgło co? Dobrze, ja już się poregulowałem. Więcej gazu troszeczkę. Dodamy, wciśniemy sprzęgło, zabieramy nogę z gazu. Drugi bieg włączymy. Chryste panie! Przy lewym krawężniku nie szarpiemy. Dobrze. Delikatnie się zatrzymamy hamulcem przed tą linią. Trzymamy sprzęgło, włączymy pierwszy bieg, trzymamy sprzęgło do oporu. My teraz łagodnym łukiem... I ja mam trzymać hamulec? Tak, bo samochód pojedzie. Łagodnym łukiem jedziemy na prawy krawężnik tam, na prawy pas ruchu. Troszeczkę tylko tego gazu dodamy, ciuteńkę, puszczamy hamulec, popuszczamy sprzęgło, mniej gazu, mniej gazu, mniej, o tak, samochód jedzie, zdejmujemy nogę z gazu, prostujemy kierownicę, wciskamy sprzęgło i delikatnie hamulec. Sprzęgło wciskamy do oporu zawsze. To się to mnie chyba mówi. Bo to się nie mogę zapamiętać, czy to do oporu. A my jesteśmy cały czas na pierwszym, tak? Puszczamy hamulec, dodajemy troszeczkę gazu, popuszczamy sprzęgło. Troszeczkę gazu. Troszeczkę, niedużo. Więcej teraz, troszeczkę więcej. Patrzymy daleko przed siebie, włączamy drugi bieg. Sprzęgło do oporu, puszczamy gaz. Puszczamy sprzęgło, dodajemy gazu. Łagodnie, niedużo, niedużo, nie naciskamy. Właśnie nie dużo. Mogę tego było. Proszę postawić nogę nad pedałem gazu i zginać palce u stóp. Jeśli bolą palce u stóp... Nic nie boli, ja w ogóle nie czuję, że naciskam. To nie jest śmieszne. A no tak, jeszcze telefon, najlepiej. O 19 Leclerc. Panie, bo się zabije. Gdzie mam jechać?
cały czas prosto. Aha, super. Włączymy trzeci bieg. Najpierw wciskamy puścimy gaz, wciskamy sprzęgło, nie patrzymy na drążek, tylko wypychamy, popychamy, puszczamy i dodajemy gazu. Mniej gazu, mniej gazu, mniej gazu, normalnie zaraz tutaj mniej gazu, trzymamy luźno ręce na kierownicy, zabieramy nogę z gazu troszeczkę, o tak, po prawej stronie mamy zegar prędkościomierza. Widzę, 50 mamy jakoś, tak, jeszcze nie ma. Staramy się jechać środkiem pasa ruchu. Jak go ustalić? Po prostu patrzeć daleko w horyzont na nasz pas ruchu i starać się jechać tam w zwężeniu. Aś mnie wyjeżdżaj, nawet się nie wiesz. Dalej mam jechać prosto? No proszę Pani. Zasada numer 1. Jak nic nie mówię, to jedziemy prosto. Tak, tak brzmi. Czego ja do 60? No, bo i nic pani... mi Pan nie mówi. Ale to ja zobaczyłem, mandat zapłaciłam? No ale to... Zna Pani, jest Pani po sprawdzianie, więc zna Pani przepisy ruchu drogowego. Dobra, dobra. Ja mam hamulec, ale... Co ja mam teraz robić? Mam wyłączyć. Patrzeć w lusterko. Wolny pas jest? Lewy kierunkowskaz. Co najmniej minimum 1 metr. Włączymy prawy kierunkowskaz, patrzymy w prawe lusterko i dopiero jak zobaczymy przeszkodę, że żeśmy ją ominęli, wyprzedzili w tym przypadku, to zmieniamy pas. Tu jest do 50. Nie naciskamy dużo gazu, tylko tyle, co jest potrzeba. Postarajmy się utrzymać prędkość, wyćwiczyć nogę w tej chwili, żeby prędkość nasza wynosiła 45. Musi Pani ją tak ustawiać, żeby jechać cały czas z prędkością 45 na godzinę. Różny jest teren. Proszę zobaczyć, mamy czerwone światło. Pokażę Pani, jak się zatrzymujemy. Zabieramy nogę z gazu. Zaczynamy hamować hamulcem. Bez sprzęgła, tak? Bez sprzęgła na razie. Troszeczkę mocniej tym hamulcem. Puszczamy hamulec. Sprzęgło wciskamy przy 20. Wciskamy sprzęgło do oporu i delikatnie naciskamy hamulec. Przygotujemy pierwszy bieg. Czyli jestem, trzymam na hamulcu, trzymam na biegu i włączam na jedynkę, tak, żeby ruszyć. Tak. Spróbujmy puścić hamulec, może nam niepotrzebny jest. Dodajemy gazu, popuszczamy sprzęgło, tylko gazu delikatnie. Dobrze. Jeszcze więcej troszeczkę, dobrze? Dwójka. Zabieramy nogę z gazu, wciskamy sprzęgło, do oporu sprzęgło. Po linii prostej do tyłu przy siedzeniu dwójka. Puszczamy sprzęgło, zdejmujemy nogę ze sprzęgła, włączamy trzeci bieg, zdejmujemy nogę z gazu, trzeci bieg. Za gwałtownie puściła Pani sprzęgło, dlatego było to szarpnięcie. Ile mam 1,45? Proszę Panią, chciała Pani zobaczyć 45, nie 50. No już, sorry. O, spójrzcie na to. Chciała Pani zobaczyć, co się będzie działo, jeżeli włoży Pani nieodpowiedni bieg, tak? Mhm. Utrzymujemy to prędkość 40 km na godzinę. Co ze mną dużo wyjedzie, to jest straszne. Jakie straszne. Proszę Panią, ale jak ładnie, równo Pani jedzie. Włączymy sobie, proszę Panią, teraz. Pamięta Pani, że piąty bieg włączamy przy 80, tak? To teraz włączymy sobie piąty bieg. Ciśniemy sprzęgło, zabieramy nogę. Nie, zabieramy nogę z gazu. Ciskamy sprzęgło, luz i piąty bieg. Proszę delikatnie popuszczać sprzęgło i dodać gazu. Czuje Pani, co się dzieje z samochodem? Tak. Czuje Pani to? Wobec powyższego sprzęgło. Z gazu noga, tak? Sprzęgło. Włączymy trzeci bieg. Trzeci jednak? Tak. Popuszczamy sprzęgło, dodajemy gazu. Dobrze jedzie samochód? No tak. Wie Pani, co się dzieje już, jak się za duży bieg łączy? My będziemy jechali w prawo. Popatrzmy w prawe lusterko, czy jest pusto. Mieliśmy jechać 45. No właśnie, nie, to pewnie naciskam, ale to się zdarza. Ale odruchowo wykonała Pani prawidłowo manewr, z tego względu, że zmiana pasa ruchu następuje z prędkością większą lub równą.
Jeżeli nie ma nic za nami, w okolicy, przed nami, dookoła, ta prędkość wystarczy, że będzie równa. Jeżeli musimy się wbić komuś na pas, to zwiększamy prędkość na swoim, żeby się wbić na inny pas ruchu i żeby nie tamować im swobodnego przejazdu. Natomiast przypominam, że ta prędkość nie może być przekroczona, nie może być większa niż dopuszczalna na danym odcinku. Jaki to bieg przy tej prędkości? Dwójka. Włączymy. Przygotujemy samochód do pokonania zakrętu. Popuszczamy sprzęgło, ustawiamy sobie prędkość na 30 i nie mniej, nie więcej będziemy łagodnie skręcali tą kierownicą. Nie szarpiąc kierownicą, trzymamy, poczekamy, prostujemy kierownicę, jak samochód wychodzi z zakrętu. Spróbujemy to zrobić solo. Nogę z gazu może pani zdjąć. Nie szarpiemy kierownicą i prostujemy kierownicę, dodajemy gazu. Super. Trzymamy się prawej krawędzi. Cały czas, nie? Bo nie było, nie? Czy było? Nie. Trzymamy się prawej krawędzi jezdni. A to jest czego od prawej, po tą stronę? Nie, jedna jest. To ale ruch w Polsce jest prawostronny. No, ale to sobie... Przepis... ile mamy jechać? 30 teraz, czy ile? Teraz już możemy 50 teraz za jechać. Tym dopiero, tak? Bo tak nie, na razie... tu skrzyżowanie odwołało 30. Trzeci bieg. Jezu. No przy 40 to trzeci bieg. Te biegi nie wykończą. Luźno trzymamy ręce na kierownicy i postarajmy się przynajmniej po tej melisie. Co następnym razem, w piątek sobie zaparzę. Albo wezmę sobie w ten, w termosik. Dobrze. Otwarty ruch. Popatrzmy, czy mnie jedzie wariat. No, popatrzmy, czy wszyscy dookoła stoją po prawej. Więc jedziemy swoim pasem ruchu. Utrzymujemy prędkość 45 km na godzinę, nie mniej, nie więcej. Z górki noga z gazu. Mhm. To wtedy będziemy regulowali prędkość silnikiem. Tak zwane hamowanie silnikiem. Za chwilę spróbujemy zastosować metodę, że nikogo nie ma, czyli jedziemy z prędkością 45 km na godzinę, nie więcej jak 45, czyli stała. Nie przyspieszamy, nie przyspieszamy, stała prędkość. Pusto jest, więc z tą stałą prędkością łagodnie zmienimy pas ruchu i wyłączymy kierunkowskaz. Utrzymujemy tą prędkość 45 km na godzinę. Starajmy się jechać środkiem pasa ruchu. Proszę Panią, na drodze jednokierunkowej, nawet jak jest szeroka, to jedziemy możliwie blisko prawej krawędzi. Nieważne, że ona jest szeroka. Zaczynamy hamować, może najpierw silnikiem, hamulcem mocniej. Mocniej hamulcem, coraz lżej, popuszczamy tego hamulca, coraz lżej, jeszcze przyhamujemy, sprzęgło i delikatnie stoimy. Jedynka. I ruszamy. Aha, i nie. Ale hamulec najpierw trzeba puścić. No faktycznie. Kluczyk do tyłu. Sprzęgło wciskamy. Puszczamy hamulec. Uruchamiamy silnik. I ruszamy. Dodajemy gazu. Popuszczamy sprzęgło. Drugi bieg. Puszczamy sprzęgło musimy wcisnąć. Nie wyrywamy biegu. No bo ja się stresuję. No sorry, no. Poćwiczę do piątku, no. Najwyżej rozwalę, to... rozwalę najwyżej Peugeota. Trzeci bieg. To sprzęgło trzeba lekko puszczać, tak? Łagodnie, spokojnie, okay. Żeby nie było czuć, że zmieniamy te biegi. Ja się najbardziej właśnie boję tego, kiedy ja to sprzęgło i jak się hamuje. Co tam dalej właśnie, kiedy co puścić, nie? Aha. Aha. Jak to się nagrywa, to ja zabiję. Ale Boże Panie, no. Przecież mamy pozwolenie na
cholera jasna, co ja podpisałam? W sprawach marketingowych. Trzeba dużo przeklinać, to może wtedy mnie nie puszczą. No, będzie za dużo pip. Przyhamujemy, będziemy cwaniakami i może nie będziemy się musieli zatrzymywać. Puszczamy hamulec, włączamy drugi bieg, sprzęgło musimy wcisnąć, sprzęgło, drugi bieg, puszczamy sprzęgło, dodajemy gazu, więcej gazu, dobrze, znowu trzeci bieg, bo mamy 40, bardzo ładnie, nie rozpędzamy się więcej, środkiem pasa ruchu swojego jedziemy, nie szarżujemy tak. Dobra. Za dużo emocji spaśniemy. Na wysokości tego autobusu włączymy prawy kierunkowskaz, popatrzymy w lusterko, czy został z tyłu i zmieniamy pas ruchu. Wyłączamy kierunkowskaz przed przejściem. Ale nie na ciągłej linii. No wiem, widziałam, przecież bym nie skręciła na ciągłej. No jak to nie? No nie. No to no możemy się założyć, że będzie pani przejeżdżała przez ciągłe linie przed przejściami. No kiedyś pewnie tak, no, ale na razie uznajmy, że nie będę. No. A, proszę pani, uznaję, że będzie wszystko okej. Okay. Uznawać co możemy, nie? Nawet rękę będziemy trzymali o centymetr wyżej. No już, już. Na kierownicy. Dojeżdżając do skrzyżowania, może pani wspomagać się przejściem dla pieszych. O, już się pani nie wspomoże, bo pani tir zasłonił. Jeszcze. Jak dla pieszych mruga zielone światło, to może się u nas zmienić. My, proszę panią, na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w prawo. Czyli tutaj od razu, tak? Na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w prawo, a na następnym również w prawo. Kierunkowskaz, że zmieniamy pas ruchu. Od razu zmieniamy przy... Zacznijmy hamować. Jeszcze hamować. Hamując, ciśnijmy sprzęgło, włączmy drugi bieg. Co jest? Co? Dlaczego się pani siłuje? Jak nie włączy pani, włączymy prawy kierunkowskaz. Dobrze. Nie włączy pani drugiego biegu dalej niż już można. Skręcamy kierownicę. I prostujemy kierownicę i zatrzymamy się tam na wprost choinki. Sprzęgło wciśniemy. Dobrze. Teraz, proszę panią, musimy zakończyć jazdę, zostawić samochód, pójść do domu na parkingu. Więc musimy wykonać czynności odwrotne niż te, które przygotowywaliśmy się. Mhm. Czyli najpierw hamulec ręczny, później bieg na luz. Bieg na luz, okej. Zdejmujemy nogi, wyłączamy światła. Wyłączymy silnik. To jest mój pierwszy raz. To był.